Boszków, znany przed wojną jako Eckersdorf, jest dużą wsią łańcuchową ciągnącą się ponad 3 kilometry. Miejscowość położona jest wzdłuż potoku Boszkowskiego i wymieniana jest jako jedna z najstarszych osad na ziemi kłodzkiej. Według badań archeologicznych już w czasie neolitu na terenie Boszkowa znajdowały się osady ludzkie, o czym świadczą liczne znaleziska. Dojechać do Boszkowa można zarówno od strony Wałbrzycha, jak i Kłodzka. Za wsią Święcko należy skręcić z drogi numer 381 w lewo. Dobrze oznakowana droga prowadzi początkowo łagodnie, a potem stromo w dół, wprost do położonej w dolinie wsi. Pierwszy znany dokument wymieniający Boszków pochodzi z 1348 roku i tę datę przyjmuje się za początek istnienia wsi, której znaczniejszy rozwój następuje jednak dopiero w XVI wieku, po rozpoczęciu eksploatacji węgla kamiennego w tym regionie. Wojna 30-letnia ominęła Boszków, którego gospodarka pozostała w tych nie najłatwiejszych czasach praktycznie rzecz biorąc niezachwiana. O dynamicznym rozwoju miejscowości zaświadcza fakt istnienia w tym miejscu około 1748 roku dworu i dwóch młynów wodnych. Pod koniec XVIII wieku teren Boszkowa wraz z innymi włościami nabył wywodzący się ze Szwecji Franz von Magnis. Dla wsi nastąpił okres zmian. Nowy właściciel wybudował okazałą rezydencję, która poza siedzibą rodową spełniała także funkcję centrum administracyjnego rozległych dóbr Magnisów, obejmujących znaczne rejony ziemi kłodzkiej. Wieś pod rządami Magnisów rozwijała się dynamicznie. W dokumentach z roku 1876 wymieniano pałac, szkołę, 4 folwarki i 2 młyny wodne. Poza tym wieś liczyła 146 domów. Baron von Magnis zasłynął z nowatorskich metod rolniczych. Niektóre ze stosowanych przez niego rozwiązań, jak na przykład przygotowanie owczej wełny, budziły sprzeciwy u miejscowej ludności. Jednak kiedy ceny tego surowca na Śląsku uzyskiwały najwyższe notowania, a o okazy zarodowe ubiegali się inni ziemianie, von Magnisowie zdobyli uznanie. Wieś nadal rozwijała się. Powstawały nowe folwarki i kolonie, m.in. Boszkówek. Miejscowość posiadała szkołę katolicką z nauczycielem, olejarnię, a nawet cukrownię. Wybudowano kaplicę loretańską. Druga kaplica mieściła się w pałacu. W przypałacowym parku wybudowano nawet sztuczną ruinę, zapewne ku uciesze pana tych włości. Do działających we wsi rzemieślników dołączali kolejni, a handlem zajmowało się już 10 osób. W 1840 roku wydobycie węgla w samej wsi wynosiło rocznie około 100 tysięcy fur, to jest około 21 tysięcy ton. W 1870 roku, kiedy pożar strawił pałac von Magnisów, ich włości w samym Boszkowie liczyły 1800 morgów. W miejsce starego pałacu w przeciągu 6 lat wzniesiono jeszcze okazalszą budowlę. Już poprzednia siedziba Magnisów wzbudzała zachwyt i zainteresowanie wędrowców, natomiast nowa okazała się jeszcze atrakcyjniejsza. Wśród gości, którzy odwiedzili Boszków, znalazł się nawet późniejszy prezydent USA John Quincy Adams, który gościł tu w sierpniu 1800 roku. W 1898 roku hrabia von Magnis zdecydował się na połączenie kopalni boszkowskiej z innymi należącymi do niego obiektami tego typu. Powstanie większego przedsiębiorstwa nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów.
Nie wpłynęło to także na zahamowanie dynamicznego rozwoju Bożkowa, który należał do najzasobniejszych w dzieła sztuki na ziemi kłodzkiej i stanowił perłę w ogromnym majątku von Magnisów, w których rękach posiadłość pozostawała do roku 1945. Po zakończeniu działań wojennych do pałacu w Bożkowie zjechali żołnierze Armii Czerwonej i przedstawiciele nowej ludowej władzy. Dla prawowitych właścicieli rezydencji zaczęły się bardzo ciężkie czasy. Pani Magnisowa była zmuszona mieszkać, zdaje się, w jednym czy w dwóch pokojach, no i później wyjechała. Wyjechała sama. Mąż jej wcześniej umarł, także że była już wdową wówczas. No, sądzę, że wyjeżdżała z bardzo ciężkim sercem, zostawiając za sobą właściwie wszystko, co miała. Bardzo dużo było wywiezionych jej rzeczy, mebli, wagonami podobno, rozmawiając z lokalnymi ludźmi. Prawda, dowiedziałam się, że wagonami całymi wozili meble, srebro, lustra, obrazy, wszystko poszło. Uprawomocnionej kradzieży towarzyszyły zwykłe akty bezmyślnego wandalizmu, które w historycznej substancji Bożkowskiego pałacu spowodowały poważne, często nieodwracalne szkody. Obrazy wyrwane z ram, ze ścian, ornamenty, prawda, uszkodzone boazerie, przede wszystkim przepiękne piece kaflowe, które doszczętnie zostały rozebrane. Później bezpardonowo puszczano na przykład rury centralnego ogrzewania przez przepiękne zdobione boazerie czy sufity. Zniszczenia są szalone. Nawet nie wiem, jak w ogóle można to zrobić, ale nawet klamki od okien czy drzwi, prawda, klameczki i zameczki od okiennic, wszystko zostało, że tak powiem, rozszabrowane. Przez wiele lat w pałacu w Bożkowie mieścił się zespół szkół agrotechnicznych, co pozostawiło po sobie również bardzo wymowne, negatywne ślady. Po wyprowadzeniu się szkoły rezydencja stała przez kilka lat opuszczona i wtedy zainteresowali się nią okoliczni złodzieje, włamując się do zabytkowych wnętrz i zabierając wszystko, co mogło mieć jakąkolwiek wartość. Pani Gray bardzo ciepło wspomina jednak swój pierwszy kontakt z pałacem. Pierwsze spotkanie było około roku 1994, kiedy to jechałam z mężem do Wałbrzycha wyrobić prawo pobytu mojego męża w Polsce. I zobaczyliśmy go z drogi. Był tak urzekający, że w drodze powrotnej musieliśmy tam wstąpić, zobaczyć go z bliska. Bardzo duże wrażenie na mnie wówczas zrobił. Rezydencję w Bożkowie otacza park, który jeszcze dziś, po upływie wielu lat, robi na oglądających olbrzymie wrażenie. Rzadkie drzewa i krzewy, cieniste aleje wkomponowane są w naturalny drzewostan okolicy. Wspaniale zaplanowane osie widokowe otwierają się na olbrzymią bryłę pałacu, podkreślając jego nadzwyczajne dostojeństwo i piękno. Park był domą pani hrabiny von Magnisowej i utrzymywała u siebie na dworze wspaniałych ogrodników, którzy dbali o ten park. Miała piękną oranżerię pełną orchidei, które były jej ulubionymi kwiatami. Zresztą park nie tylko miał piękne, powiedzmy, rośliny, oranżerie, kwiaty, różany ogród, pałac otoczony girlandami róż, ale również miał basen, do którego wpuszczano złote rybki, jak przyjeżdżała królowa Luiza. I miał również barzanciarnię, także park był pięknie zadbany. Wydaje się, że w Pałacu Magnisów, podobnie jak się to ma z wieloma innymi olbrzymimi i pustymi domami, mieszkają nadal cienie jego właścicieli. Rezydencja żyje swoim własnym życiem. Rozeschnięte parkiety trzeszczą, przeciągi otwierają i zamykają ozdobne drzwi do mrocznych komnat, gdzie rozbudzona wyobraźnia tworzy kolejne fantastyczne obrazy. Mieszkający w przypałacowych zabudowaniach ludzie twierdzą, że duchy mieszkające w rezydencji w Bożkowie w najmniejszym stopniu nie są tworami nadwrażliwej wyobraźni.
Podobnie obecna współwłaścicielka pałacu uważa, że wiele odgłosów dobiegających z mrocznych wnętrz budowli nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia. Słyszałam niejednokrotnie śpiew dzieci. Nie było żadnych dzieci w pobliżu. Proszę pamiętać, że szkoła w pobliżu jest, ale to są już duże, powiedzmy, nastolatki, nie małe dzieci. To wyglądało na, powiedzmy, taką piosenkę, którą się dzieci śpiewają, bawiąc się w kółko na przykład, prawda? Wesołe, pogodne jakieś śpiewy dziecięce. Także bardzo często, mówiąc często, może 3-4 razy będąc tam przy różnych okazjach, słyszałam śmiech kobiet, tak jakby młodych kobiet, tak jakby dworki, prawda, pałacowe z kuchni, z podziemi pałacu dobiegające. Bardzo też często kroki słyszałam, ktoś chodził. Bardzo realni są natomiast turyści, którzy w czasie zwiedzania atrakcji ziemi kłodzkiej bardzo często trafiają również do Boszkowa, zwabieni bogatą, wielowiekową historią wsi i wspaniałym widokiem olbrzymiego pałacu Magnisów. Dla takich miłośników historii i wpisanych w nią dziejów zabytku brama wiodąca do przypałacowego ogrodu jest zawsze otwarta. Bardzo, bardzo się cieszę, że przychodzą, bardzo się cieszę, że chcą obejrzeć. Ile razy jestem, oczywiście wpuszczam ludzi i oprowadzam sama, opowiadając im o rodzinie, która tam żyła, o historii tego pałacu. Ludzie cieszą się, to jest jakby dobytek narodowy, cieszą się, że uważają to, że to jest część ich kraju, część ich ziemi, część ich spuścizny narodowej. I to właściwie jest prawdą, że ten pałac właściwie nie jest ani mój, ani mojego partnera, jest nasz. Obecnie firma, która wspólnie z panią Gray zakupiła obiekt, przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia prac remontowo-modernizacyjnych, umożliwiających w efekcie uruchomienie w pałacu zespołu hotelowego o zróżnicowanym standardzie oraz sporego centrum nastawionego na pełną obsługę wycieczek, a także turystów indywidualnych, pragnących zwiedzić Boszków i poznać jego największe atrakcje.